Cześć, witajcie. Maciek z tej strony RetroBajtel. Słuchajcie, jakiś czas temu napisał do mnie kolega Paweł, czy nie zechciałbym przyjąć pewnych giftów, pewnych darów. No i wysłał mi fotkę i napisał, żebyś nie pomyślał, że jestem księciem z Afryki, no to przesyłam zdjęcie, a na tym zdjęciu, słuchajcie, było to, co widzicie tutaj z tyłu, czyli oryginalne gry na Amigę, oryginalne pudełkowe wydania gier amigowych. No słuchaj, ja mówię, kurde, stary, no ale jak to, z jakiej racji? Wiecie, jak u mnie jest z braniem czegoś od kogoś? Naprawdę źle się z tym czuję, z jakiej racji ktoś ma mi coś przekazywać, to jest też kawałek czyjejś historii, naprawdę, no głupio się z tym czuję, nie? No a Paweł mówi, nie, stary, naprawdę oglądam twoje filmiki, chcę ci to przekazać, ja mam Amigę 1200 tam z Gotekiem, a oryginały zbieram na Amigę CD32, no i że będzie się fajnie z tym czuł, jak mi to przekaże, no słuchaj, no to wziąłem, ale słuchajcie, to jest to, co tutaj widzicie. Powiedziałem tak, Paweł, kiedykolwiek ci się przypomni i będziesz chciał to z powrotem, no to to wraca do ciebie w nienaruszonym stanie, a ja się cieszę, że przez chwilę to może być u mnie, nie wiem jak długo, ale przez chwilę po prostu ja się będę tym cieszył i będę miał też wielką frajdę, jeżeli będę mógł podzielić się tym z wami, bo słuchajcie, każde te pudełko, każda tutaj instrukcja, dyskietka, to jest pewna historia i tak jak ktoś kiedyś w komentarzu napisał, że dla niego samo już oglądanie pudełka, przeglądanie instrukcji. Nie musi wcale uruchamiać tej gry, żeby już fajnie to przeżywać i fajnie się poczuć wracając do tamtych czasów. I taka jest prawda. Także na pewno sobie coś odpalimy, poprzeglądamy te instrukcje, przejrzymy te pudełka, jak to było wydane, no i przede wszystkim powspominamy. Także jeszcze raz wielkie dzięki, Paweł. Naprawdę jest mi niezmiernie miło i bardzo się cieszę, że ta kolekcja trafiła do mnie, tak jak powiedziałem. Jeżeli kiedykolwiek będziesz chciał, wraca to do ciebie. No a was, drodzy oglądający, no i wszystkich przynajmniej w jakimś małym procencie mogę się odwdzięczyć tym, że to zaprezentuję na kanale, no i też wam zrobię przyjemność, że sobie powspominacie, no bo pewnie większość z tych gier znacie, jak widzicie tutaj Team 7, Team, no kurde, kto nie zna tej kultowej firmy, tutaj jak widzicie Dream Fantasies, czyli to już jest Pinball Dreams, także to już nie będę za dużo gadał, zaraz wam to z bliska pokażę, no ale musiałem, Ikari Warriors, dobra, już nie przedłużam, lecimy do przeglądu tych gier, bo jeszcze prócz gier dostałem trochę prasy, także naprawdę, no, mega się cieszę i no już nie będę więcej gadał. Przeglądamy! Dobra, no to lecimy z tym, także po kolei, co tutaj ciekawego Paweł mi wysłał. No wszystko jest super, zobaczcie, w takim pudełkowym, ja myślałem, że to jest na Commodore 64, to jest Ikari Warriors Li, także kultowa firma i tutaj jest taka wkładeczka i dyskietka, także to jest Ikari Warriors Amiga Ten Star Pack numer 5. Tak to było wydane w takim pudełku jakby do kasety, nie? Ale gra normalnie dyskietkowa. Także tutaj jest właśnie Ikari Warriors. Tak to wygląda. Będę to tutaj przekładał. Kolejna gra to jest Rugby Coach, czyli co? Trener rugby. Powiem wam i patrzcie, tu były zawsze minimalne wymagania. Memory 512 KB i myszka, nie? Jedna dyskietka, czyli pół cala. A tu jest, o kurde, to tego nie widziałem. Tu jest bilard. Bilard, pool, ja nie mogę, no w bilarda się grało, no to w bilarda, powiem wam, się grało z całą rodzinką, nie? Pamiętam, jak tam z rodzicami graliśmy i to była też taka gra, że jak już nic, nie było nic ciekawego, powiedzmy, nic ciekawego, jak już byłem rozleniwiony tymi grami i akurat już we wszystko praktycznie grałem, oczywiście to jest nieprawda, ale jak już miałem za dużo tych gier, no to to była taka gra, do której zawsze szło zasiąść i ona zawsze dawała frajdę, czyli bilard, nie? Bilard, tak jak na przykład, to od razu może pokażę, także tu jest pool. Tego nie znam oczywiście, Mastertronic, nie znam tego bilarda, ale aha, właśnie, jak już jesteśmy przy bilardzie, to tak samo było z grą Golf. Bardzo mi się podobały gry właśnie takie, zobaczcie, Commodore CBM, Commodore Business Machine, Amiga 500 Plus Compatible, czyli jest kompatybilna z Amigą 500 Plus i tutaj mamy właśnie Ultimate Golf. To były świetne gry, które zawsze dawały frajdę. Tak jak mówię, jak już chcieliśmy odsapnąć od jakichś tam standardowych gier, no i nie mieliśmy już w co grać, no to zawsze w golfa, czy właśnie w bilarda, zawsze można było sobie zagrać, także też jedna dyskietka, jak widzicie, nie? To jest ten golf, a tutaj wracamy jeszcze do tego Rugby Coach, czyli to jest trener rugby, D&H Games Masters of Strategy, kurde, tu w ogóle zobaczcie, jakie tu były katalogi, nie? Patrzę, czy mi się to wszystko, a dobra, leci. Multiplayer Soccer Manager, dobra, tu jest Mythical Warriors, ja pierdzielę, Football Director 2,
I tutaj były ceny. Okej. Okay. I zobaczcie, na Spectrum, na Commodore, na Amstrada, na jaki komputer to było? Full Price Games. Także mamy taki katalog. No nie będę teraz tego wszystkiego przeglądał, ale no to było coś pięknego, te wszystkie wkładki, te instrukcje, tam też były często reklamy tych gier, tak? W porównaniu z tym, co teraz, dostajecie płytę i nawet jednej wkładki papierowej nie ma, nie? Tu znowu World Rugby. Nie wiem, czy Paweł jest jakimś fanem rugby, no chyba tak, no skoro, o zobaczcie, John Madden, Data Disc, Alfred Chicken, to też pamiętam, bo to są inne dyskietki w środku, Wally PD jakiś, John Madden, Johna Maddena to gdzieś tam w Secret Service też tam chyba też rugby, nie? Z tego co kojarzę, jak tam przeglądaliśmy Secret Service, ale tutaj też jest rugby, tutaj z kolei znowu sport, zobaczcie, futbol, TV Sports Football, Cinema War, kurde, pięknie te pudełka wyglądały, powiem wam, naprawdę wtedy mieć oryginalne gry, to naprawdę, jak ja chodziłem do kolegów, jak któryś z nich miał jakiś oryginał, no to było rzeczywiście coś, zobacz, że nawet taka gąbka była, TV Sports Football, no to też futbol amerykański, zobaczcie jak to wyglądało, i tutaj zobaczcie, tutaj była instrukcja, w ogóle zasady gry. Naprawdę coś pięknego, obrona strefy, jakiś zone defense, strategy and game plans, nie offense, ofensywa, no naprawdę fajnie to wyglądało, także to są te gry i tutaj uwaga, już taki większy box, nie widać go, tak, zaprezentujemy większy box. Amiga requires 1 mega memory i teraz nie wiadomo, czy memory slow RAM, prawdopodobnie tak, pod klapką, nie? Czy chip, bo na przykład, tak jak wam mówię, no ta moja Amiga z przeróbką, znaczy standardowa Amiga 500 musiała mieć tą przeróbkę chip slow RAM, żeby te pół mega spod klapki, te slow RAM było traktowane jako chip i standardowo tego nie szło, nie? Amiga 500 Plus już miała 1 mega chip RAMu, czyli tam te były jakieś dodatkowe funkcjonalności gier, albo w ogóle, że gry się uruchamiały, były robione pod 1 megabyte chipu. Assassin. Piękne jest te pudełko. Zobaczcie, ta folii w takim woreczku foliowym, instrukcja, dyskietki. Ja pierdzielę, jak to wygląda. Zobaczcie, Assassin, czyli zabójca. W ogóle nie grałem w to, dajcie znać. To sobie może uruchomimy na dwóch dyskietkach. Assassin, Team 17, bo to jest też gra z Team 17. Zaraz mi powiecie, że jak ty mogłeś tego nie znać? Chłopie, nie znasz Arabian Nights, nie znasz Assassina. No wielu gier niestety nie znałem. Dopiero teraz się o nich dowiaduję. Czekajcie, to jest tak, nie? To jest tak. I teraz, żeby zobaczyć Assassin, The Evil Medan, o kurde, to naprawdę może być bardzo, bardzo fajne. Co mamy następne? Premier Score Design Limited, zobaczcie. Score Design Limited, kurde, co to jest? Jakaś fajna platformowa, no bo ten Assassin to też była z tego co widzę, to jest platformowa. To musimy sobie uruchomić na chwilę. I Score Design jest właśnie też jakaś premier, a to może czyli co, że tak jakby jesteśmy, nie wiem, gdzieś tam kręcimy film, tak? Nie znam też tej gry, ale to zobaczcie, co tutaj jest, jaki w ogóle, jak kiedyś były wydawane gry, no to nie ma po prostu teraz podejścia z tymi nowymi, to jest tragedia to, co teraz jest, nie? Chociaż, o właśnie, retro gry nadal są super wydawane, to jest jeden wyjątek, że te wszystkie retro gry albo te nowe wydania gier na stare sprzęty, że stare sprzęty dalej trzymają niesamowity poziom, a te wszystkie nowe to jest po prostu wydane tak na odpierdol. Zobaczcie, tu wam pokażę, nie wiem, czy to będzie widać, o, zobaczcie, no świetny plakat, naprawdę piękny plakat, który jest tutaj dodany do gry, w to nie grałem, tutaj jest jakaś też wkładka, trzy dyskietki, aha, to jakaś tam karta gwarancyjna, czy jakiś formularz do zamówienia przez neta, tutaj kolejna gra to Overdrive, czyli jakaś wyścigowa Requires One Max Team 17, też wyścigi na dwóch dyskietkach, te dyskiety, to było charakterystyczne, że one były wszystkie takie nadrukowywane na dyskietce, jak widzicie, nie? Że nazwa była nadrukowana, nazwa gry i tam numer dyskietki był nadrukowany na samej dyskietce, także wyścigi. No nie wiem, czy to wszystko odpalimy w tym odcinku, może przynajmniej na chwilę, ale świetne. No i tutaj, ale to najpierw inaczej, to najpierw może to. To jest po prostu gra, która nie ma sobie równych.
Pinball, nie? Ogólnie Pinball, pamiętam Pinball Dreams, Pinball Fantasies. To były gry, w które się ciupało, tak jak na przykład wam powiedziałem kiedyś o bilardzie, o golfie, no to w Pinballa. Pinball zawsze dawał niesamowitą frajdę i to była gra, która chyba nie była przebita na żadnym innym kompie, chyba że na prawdziwym automacie. Tak jak był zrobiony Pinball Dreams, to było 21st Century Entertainment, chyba nie? Znaczy chyba, no na pewno, przez tą firmę i to były świetne, świetne gry. I tutaj to jest Pinball Dreams, jest na dwóch dyskietkach. Zobaczcie, Pinball Dreams jest na dwóch dyskietkach. To jest po prostu, no cudowna gra. Wiele się w to nagrałem, zawsze tego tilta, jak robiliśmy spacją chyba, nie? A tutaj jest jakiś Advanced Computer Entertainment, Ace Free, Flames of Freedom Special. Czy to jest jakieś wydanie, taka mała gazetka, zobaczcie, co tutaj nowego się pojawia. Ale słuchajcie, na te gazetki przyjdzie czas, bo teraz pokazuję wam gry. To, także to jest Pinball. Tutaj kolejny i zobaczcie, i tutaj jest... ten gryf, nie? To jest gryf. Pinball Special, to jest Special Edition, czyli edycja specjalna Pinball Dreams i Pinball Fantasies, no czyli nic lepszego chyba mi się nie mogło przytrafić, jak po prostu to wydanie. To ja pierdzielę, zobaczcie ta książeczka, która tutaj jest w środku. Dyskietki, nie? Jest tu ile? Dwie dyskietki. Aha, bo Pinball Dreams i Pinball Fantasies, czyli taki pack. Tutaj jakaś laska, co to jest? Your played the game now where the... A, teraz ubierz t-shirt, czyli już były koszulki sygnowane tam z napisami, z grafiką, z gier. No i to było tyle, nie? To jest to, pięknie to wygląda. Naprawdę już mam ciary, aż mi się ręce trzęsą, jak przeglądam te oryginalne pudełkowe wersje. Zobaczcie, jak to fajnie wyglądało, tak? Tam w Mentorze już mówili o oryginalnych grach, żeby kupować oryginały, bo warto, że to się w końcu zmieni, nie? I tutaj Zula też, pamiętaj, Ninja of the... Ninth, chyba się to czyta, Dimension, czyli to jest... wymiar. Wymiaru N-tego wymiaru, o, Ninja N-tego wymiaru, Ninja of the Ninth Dimension, nie? Jak coś to mnie... O kurde, zobaczcie, co tutaj jest. To są pewnie kody. Takiego czegoś już nie zobaczycie, nie? Takiego czegoś już chyba... Nie wiem, czy coś takiego do gry jeszcze powstanie, czy nie, ale to są właśnie te kody, tak jak tam miałem do Mentora, te zabezpieczenia antypirackie, że trzeba było mieć, słuchajcie, no dobra, ale do Mentora możecie skserować sobie, nie, tam te wszystkie kody i znaleźć poszczególne te grafiki, to można podrobić, a to, tego się już, to już było ciężej podrobić, jak, nie wiem, czy widzicie, tu są... Jak tym kręcę, to tutaj są numerki, czyli pewnie wybiera się, jest ten hopek albo parę hopków i w zależności, który z którym jest połączony, no to wtedy jakieś tutaj nam się kody, cyfry pojawiają. Nie? Naprawdę bardzo mądre zabezpieczenie. Tu nawet w Zulu jest komiks, jak widzicie. No to jest niesamowite, że tutaj w Zulu jest komiks, są dyskietki. No coś pięknego. Dobra, ja sobie to teraz przeniosę na tą drugą stronę i jeszcze wam pokażę prasę, bo trochę dostałem fajnych rzeczy też gazetowych, nie? Czekajcie, żeby mi się to nic z tym tutaj nie stało. Okej, okay, jest okej, okay, dobra, trochę... O, dobra. Teraz jest okej. Okay. W ogóle, idąc od końca, może tak. Dying Light, Stay Human, no to już tam, to jest jakiś kalendarz, a to jest kalendarz, to jest w ogóle kalendarz 2022, ale z pięknymi grafikami, ale tutaj na przykład mam Pixel Extra Emulacja, czyli jakiś taki dodatek do magazynu Pixel Kultura Gier Wideo, czyli to sobie też możemy kiedyś przejrzeć. Dostałem taką gazetkę, przepraszam, dostałem Doom Historia Prawdziwa z kolekcji Pixela. Ja pierdzielę, jakie grafiki, to będzie czytane, no bo to ja nie mogę, to jest niesamowite, komiksy uwielbiam, id Software, ale jeszcze jeden poziom chyba, muszę mniej grać i robić przerwy, ale jeszcze jeden poziom chyba mi nie zaszkodzi, także zobaczcie, to jest to, Franco, to jest komiks do Franco the Crazy, do tego chyba nowego Franco, nie, tam do gry był dodawany właśnie komiks, nie, także tutaj też widzicie, no też będzie czytania i tu tutaj co ciekawe, jest jakiś Amigazyn i to jest magazyn użytkowników komputerów Amiga i tam chyba Paweł wspominał, że to przez jakiś czas, słuchajcie, się ukazywało,
a potem już, no niestety, to upadło. Sztuczki w Octamed, tworzenie czcionek 3D, rozbudowa Amigi 600. To jest, zobaczcie, z 2019 roku, z marca, taki numer, który jeszcze, no jeszcze, o kurde, tu jest kod źródłowy, piszemy własną grę, to nawet tego, w Amosie, kurde, piszemy własną grę sztuczki w Amosie, no nie, no to coś pięknego, czyli cały czas jeszcze ta Amiga żyła, rozbudowa Amigi 600, no niesamowite, w 2019. No słuchajcie, no to są, to takie magazyny powinny się pojawiać, powinny powstawać i naprawdę ja mam wielką frajdę czytając i przeglądając, w ogóle szacun dla ludzi, którzy do dzisiaj robią takie magazyny, którzy piszą te artykuły, którzy opowiadają o tych starych czasach. Także to jest piękne, zobaczcie, tu mam właśnie ten Amigazyn, kilka numerów, tu jest grudzień 2018. To nie wiem, tu już nawet jest o Raspberry Pi, Amiga 500 i MIDI, najlepsze gry morskie. Słuchajcie, kiedyś sobie to przejrzymy. Dobra, kiedyś, jak jeszcze starczy czasu, to sobie to przejrzymy. Wywiad Krzysztof, autor programu Go ADF. Czyli to już są takie i po staremu, i po nowemu, nie? No tak, no to raczej jest po nowemu, jak mamy Amigę 600, żeby ją rozbudować. Tutaj, no świetny magazyn, w którym mam przyjemność pisać też artykuły Komoda i Amiga Plus. Też mi Paweł podesłał numer 7. Action Replay, 100 nieoszlifowanych diamentów z Amigi. To tego w ogóle nie znam. I to jest 10 lat Pixel Heaven, czyli to są takie wydania specjalne tych magazynów, ale zobaczcie, jak to fajnie to mi się bardzo podoba, że tutaj jak są te gry, no to po kolei w słupkach, nie wiem, czy to jest gry, czekajcie, to są gry, jakiś taki przegląd, Joe and Mac, a tak, no bo to są stare gry, które tutaj są opisane, liczba dyskietek, takie krótkie recenzje, tutaj jakieś też szersze opisy tych gier, takie bardziej rozległe i tutaj mam KDP, czyli komiks dla Pixela, scenariusz, rysunki, śledziu. I zobacz, to jest komiks dla Pixela, także mam co czytać, mam co oglądać, słuchajcie. No i to by było tyle. Także teraz może dosłownie na chwilę uruchomimy sobie jakieś 2-3 gry, żeby jeszcze trochę powspominać. No i nacieszymy się tym i powspominamy. Dobra, lecimy teraz, odpalę Amigę i spróbujemy sobie coś uruchomić. Dobra, słuchajcie, odpalimy sobie, nie wiem, z dwie gry. Jak będziecie chcieli, to napiszcie, to jeszcze coś tam poodpalamy. Intryguje mnie ta gra Premiere, Amiga Disk One. Dobra, spróbujemy. Core Design Limited presents a game by the 8th day. O kurde, Core Pictures. Zobaczcie, jak się zaczyna w ogóle gra. Ja nie mogę, aż sobie to podgłośnimy. No kurde, jak film normalnie. Co tam, gość przegląda jakieś klisze. A chociaż jak fajnie się zaczyna w ogóle gra, nie słyszałem o niej. Dlatego właśnie chciałem odpalić. Premiere. Ten tam śpi. Czy to jakieś studio filmowe, chyba coś o produkcji filmu, nie? No. Jeremy Hell Smith. Ktoś włazi. I co? Kolejne taśmy filmowe. No, powiem wam, fajne intro, fajne. O, już jest dzień. Czytam tu. Tak, ale to jest platformowa chyba. Is the 8-way scrolling platform adventures played over 6 levels which are represented as different movies. Różne plany filmowe, czyli każdy level to jest jakiś plan filmowy, także to będzie ciekawe, zaraz sobie to chwilę zagramy, nie? Press fire to roll cameras, okej. Okay.
Dyskietka druga. Dyskietka druga. Disk tu. Stage one, dobra. Mamy scenę pierwszą, zobaczymy. Kurde, i tak to wygląda. O, ja cię kręcę, mamy jakiś dziki zachód. Powiem wam, że zarąbiste. Czecie, tu w ogóle wchodzimy po tych schodach, nie? A nie możemy nikogo tyknąć, nie? Idzie tu do góry wejść, czy nie idzie wejść? Aha, nie można go... Dobra, jak ja mam tu... Czecie? A, muszę przejść pod nim, dobra. A idzie do góry jakoś wejść, czekajcie. Aha, dobra. W dół, czekajcie, jak ja to zrobiłem? Okej, okay, tak się idzie, dobra. Czyli tu też pewnie idzie tak wejść. Czekajcie, bo chciałem jedną rzecz zrobić jeszcze. Ajajaj, trachnął mnie. Ale tu spróbuję wejść po tych schodach, żeby wziąć Oscara, nie? Tylko trzeba uważać na tą babkę. O, widzicie? I teraz mogę iść po schodach do góry, no. Ciekawe, powiem wam, ciekawe sterowanie, już mam Oscara, więc mogę schodzić z tego, nie? Ajajajaj. A, mogę też, tak powiem, pozbyć się tej babki, nie? No i tak to wygląda, tam możemy wchodzić, kurde, elegancko. Cały czas gdzieś tu przeskakujemy, ojej, ojej, ojej. Firepoint, no tak wygląda platformówka, tu mam jakąś kamerę. I tu pewnie możemy znowu wejść, nie? Czy tu nie... A, możemy wejść, słuchajcie, przechodzimy przez te... bo tu mam jakieś, aha, taśmy filmowe, zbieram te taśmy filmowe, życia, ammo, amunicja. Także wchodzimy coraz wyżej, fajnie, fajnie. A tu idzie wejść do tych drzwi? Nie idzie. O, tu możemy... Mamy jakieś tutaj dźwignie. Dobra, o, widzicie, już ją trachnąłem. Ło, kurde, ten tu szczelo. Dobra. No i zginąłem, niestety zginąłem. Tak to wygląda. Słuchajcie, jeszcze raz, jeszcze raz. Czekajcie, już mniej więcej wiem, o co tu chodzi. Przeskakujemy. Całkiem spoko, powiem wam. A, ona nam w sumie nic nie zrobi, jeżeli jesteśmy tutaj niżej. Na tego trzeba uważać. Burgera bierzemy. Ajajajaj. A, tutaj, w ogóle tutaj trzeba przejść tu, nie? Dobra, tu trzeba na tego uważać. Znowu tu wejść, tu wejść. Nie, fajne, fajne. Naprawdę całkiem, całkiem spoko. Całkiem spoko. A, dobra, nic nam się nie stało w sumie. Ten tu szczela. Tu my pewnie możemy przeskoczyć na tą drugą platformę, czy nie możemy? Możemy, możemy pewnie. Pewnie, że możemy. Zbieramy też jakieś dynamity. Ło! Ło, zobaczcie, co tu się dzieje na planie filmowym, nie? A, możemy rzucać tymi dynamitami. No, to miałem przeskoczyć. To jeszcze tu chciałem wyjść. Tu przeskoczyć, to jest jakaś dźwignia. Ja tylko tą dźwignię. Cyk! A, otwarłem tamte drzwi. No to spok... Ajajajaj, to tak, to tak to wygląda. Wchodzimy do góry. Fajne, powiem wam, bardzo fajne. No i tu wchodzimy do kolejnych drzwi, nie? Całkiem przyjemne. Popcorn mamy, nie? No bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Tu znowu otwieramy jakieś drzwi, słuchajcie. Coś włączamy, nie wiem nawet, co przeskoczyłem na tym. A, tu nie można, sorry. Tu musimy znowu na dół przejść. Dobra, ten nam nic nie robi. A, zginąłem, dobra. Fajna gierka, naprawdę bardzo fajna gierka. Lecimy następną. Słuchajcie, teraz mamy Zula i chyba te zabezpieczenie, tak, na pewno te zabezpieczenie antypirackie, czyli please enter the code for window 31 i muszę znaleźć sobie te dwa obrazki, znaczy tego Zula w różnych kolorach, on ma tło w różnym kolorze, nie? I czekajcie, i muszę to dopasować, czyli powiedzmy te nogi zielone, wydaje mi się, że to jest to. I teraz 31, window 31 to jest 12 mi się wydaje. Czekajcie, zobaczymy. 12. 44.
Czyli teraz mamy tak, zielonego Zula, czekajcie, zielony i nogi ma takie różowe, o takie, takie czy takie, cholera, to nigdy, nigdy nie wiem, chyba takie. I teraz Windows 44, 44 jest, ciekawe czy to się uda, gdzie jest 44, 35, 46, 45, 44, no to jest 70, tak mi się wydaje, 70, o kurde, 70, 7, 0. Słuchajcie, chyba poszło. Chyba poszło. Także mamy tutaj te koło. I zobaczymy. Zabezpieczenie, żeśmy przeszli. No i Zul się wczytuje. Jest! Słuchajcie, jest! Wczytało się, ale się cieszę. Kurde, jeszcze z tym zabezpieczeniem antypirackim. Gremlin Software, no to słynna firma też, także jedziemy. A dysk drugi, dobra, dajemy dysk drugi. No wyłaź, wyłaź dysku. Wkładamy dysk drugi. Press fire i lecimy. I lecimy. O, chyba jedziemy, uwaga. I lecimy. Kurde, nie no, najlepsze platformowy na Amiga 500. Nie było lepszego sprzętu do platformówek, nie? Zobaczcie jak to wygląda. I Chuba Chups, bo Chuba Chups to była sponsorem najlepszych lizaków. Ale zobaczcie, tak samo pamiętacie Cool Spota? To były właśnie te super frogowe, te wszystkie takie świetne platformy. O kurde, Zul się tu wspinał, słuchajcie. On mógł... A, patrzcie jak to... Hop. No i co teraz miałem zrobić? A, rozwalał to wszystko, dobra. Odrywał się, ok. I lecimy w jedną i w drugą stronę, zarąbiste, czekajcie. Dobra. Słuchajcie, tu szło na coś... No jak on ma tam do góry wejść? A, ok. Kumam, czekajcie, muszę tego Joya... O, jestem wyżej, zobaczcie. Nie no, świetne. Jak to się świetnie grało. No, to Chuba Chups miał fajną reklamę, nie? Rewelacja. Patrz, tu dwóch mam tych Zuli. Zulów, Zuli. Nie, wow, świetne. Nie wiem, gdzie spadnę, słuchajcie. Nie wiem, gdzie spadnę, ale fajne, kolorowe, grywalne. Naprawdę, ta animacja, te scrollowanie. Piękne. Nie wiem, czy przeszedłem jakiś level. Patrzcie, chlas, ninja, rzeczywiście jesteśmy ninja, nie? Teraz jest nas dwóch. Tu coś zbieramy. Czekajcie, może uda się jakąś jedną pół. Kurde, jak to się gra, jak to jest zarąbiste. Idę i tylko naciskam. Hit? Co hit? Naciśnij. Ło, spadłem, ale... Zul się nie poddaje. Hop. Tu, hop, tu. Piękne. Ha, 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 ha. I poziom zdobyty. Ukończony, nie? No. Dobra, dobra, to co? Lecimy jeszcze jedną może grę odpalimy. Słuchajcie, zaczyna się Assassin. O kurde, fajne. Też platformowa świetna. Zobaczcie te scrollowanie. Kurde, ale... Jakie brutalne, ty! No dawaj, no co? A, dobra, cool. Ja pierdzie... Dobra, jeszcze raz, sorry. Co tu się dzieje w ogóle? Rzucam, a czym ja rzucam? Jakimś bumerangiem, jakimś bananem, kurde. Tak, żeby ten pies mi tu nawet nie wyskoczył. Dobra, rzucam nie, okej. Okay. Dobra, gdzieś wylądowałem. A, extra time, bo tu, o kurde, tu czas upływa. Dobra, czyli muszę się w miarę spieszyć, nie? Ten gość z tym psem, cholera. Patrzcie, czas ubywa. Dobra, mam jakąś energię. Powiem wam, nie grałem, nie znałem, nie wiem czy znacie. Kurde. A, rozwaliło mnie, ale powiem wam, nie jest złe, nie jest złe. A, zaczynam stąd, dobra. Kurde, znowu ten pies. Gdzie mam ten pasek energii?
Gryzie mi mnie po nodze. Ja pierdzielę. Nie, no jeszcze raz, jeszcze raz. Final score, kurde, trudne to, trudne. Powiem wam jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra. Lądujemy. Dobra, trzeba uważać, czekajcie. Gdzie ten pies od razu, nie? Ja pierdzielę, nie, no po prostu to było z bani, czekajcie, muszę bardziej trzymać ten joystick. Dobra, pies rozwalony, trzeba uważać. No. Aha, z dołu, a tak nie idzie jeszcze, czy trzeba... Dobra. Na nich tu trzeba uważać. Tylko ten bumerang, no dobra. Czas, dobra, extra time. Znowu pies. Dobra, czas i znowu pies. Dobra, rozwaliłem ich energia. Trzeba uważać, bo to wybucha. Przez to mnie to rozwaliło. A, okej. Dobra, teraz już mniej więcej wiem. Dobra, tu już słyszę psa. A, cholera jasna. Nie wiem, co tu trzeba z tym psem. Kurde, ten pies mnie po prostu rozwali. Nie no. Dobra, poszedł. Trzeba jakoś go inaczej rozwalić. To, o, no i co teraz? Aha. Nie. Okej. Jestem jakiś... Dobra. Kurde. Ło, kurde, zobaczcie, jakiś las. O, po drzewie wchodzimy. Naprawdę ciekawa gra, tylko że trzeba... Jest, udało się. Może jakaś energia. Zobaczcie, po drzewach tu skaczemy. Ja nie mogę. Dobre, dobre. O, tego akurat nie rozwalimy. Rozwalił mnie. Nie, dobra, dobra. O nie, jeszcze mam, słuchajcie, jeszcze mam energię. I spadłem, dobra. Trudno, trudno. Lecimy z następnym tytułem, to tylko tak na szybko. Słuchajcie, mam Ikari Warriors. Kurde, to jakiś mega klasyk chyba. Jakie komando, o kurde. Zarąbiste, powiem wam, ja nie mogę. Ja nie mogę. A tak, jak się rzuca granat, dłużej się przytrzymuje, tak? Idzie to rozwalić, czy nie idzie? Nie idzie tego rozwalić. Takie trochę komando, kurde, ale trudne. No to jest, ja pierdziel, to jest poziom gier właśnie z tamtych lat, nie? Power. Ja nie mogę. Aha, dłużej jak przytrzymam, to mam granat. Nie kojarzycie, że tam mogę wejść do czegoś. In. Dobra, jak tu wejść? Jest, jadę czołgiem, ja pierdzielę. O, ja cię kręcę, właśnie do tego czołgu, chłopie. Idzie ich rozjeżdżać tym czołgiem? Idzie. Ja nie mogę, jaka gra w ogóle. Nie grałem nigdy w Ikari Warriors, ale zarąbiste, powiem wam. Z Elite w ogóle, oryginał. Nie mogę, jeszcze raz musimy zagrać. Jeszcze raz gramy, cicho, jeszcze raz. Dobra. Samolot gdzieś się nasz rozbija. No i musimy sobie radzić, musimy przetrwać, nie? Idzie to wszystko do... O, tu jest ten wrak naszego samolotu. Czekajcie, idzie wszystko, dobra. Wiem, że jak się granaty rzuca się dłużej, trzeba... Tu na dwóch nawet jest. Dobra. Dobra, i teraz granat, rzuci granat. Tak, rozwaliłem to, patrzcie, dwa powery. Piękne to. Dawaj te dwa powery. Rozwaliłem ich i znowu możemy tu... Ja nie mogę. Kurde, to były kiedyś gry, rzeczywiście, to były gry. Ja nie mogę, dobra, wchodzimy znowu do tego czołgu. No właśnie, tam do czołgu mam trochę więcej tych żyć. No, zarąbiste. Aha,
Kurde, power, zobaczcie to. Aha, wylazłem z tego czołgu, nie. Właź z powrotem, właź z powrotem. Jakie oddziały w ogóle tu na mnie wyskakują, powiem wam. No właź z powrotem, kryj się, chłopie. Kryj się w tym czołgu, musimy tam gdzieś dojechać. A, to jest mina, kurde. Nie widziałem. A, nie ma mnie. O, koniec, game over. Zarąbiste, powiem wam. Ja pierdzielę, zarąbiste. Słuchajcie, nie mógłbym na koniec nie odpalić właśnie Pinball Dreams. Zobaczcie, z dyskieteczek, z oryginałów. Yeah. To jest po prostu gra, ile ja w to się nagrałem. Ja się kręcę. Tym, tym, kurde, jaki to jest piękny ten, ta muza w tle, nie? Tym, 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 kurde, jak można było słuchać, ale nie, nie, dobra, kończymy, bo znowu się film tak przedłuży, ale zajebiste wspomnienia. Także z tego miejsca chcę, o, czy tu jest stacyjka, chcę bardzo podziękować Pawłowi za te gifty, no i wam, drodzy oglądający, za to, że oglądacie, że jesteście, że dzielicie też się swoimi wrażeniami, że wspólnie ze mną wspominacie. I pięknie, lecimy. F1, F1, piłka pierwsza i mamy Pinball Dreams. Kurde. Jeszcze jest Pinball Fantasies. Słownie tak, na chwilę, cyk. Pięknie. Wlazło gdzieś, wlazło. No, niech się tu coś dzieje. Pięknie tu i teraz tu, kurde, zawsze trafiałem. Aaaa, zarąbiste, naprawdę, to były gry, kurde, głośno tu mało. Dobrze, niech daje ta muza. Spoko, spoko, niech daje, jeszcze chwilę, tilt jest. Zepsujemy na koniec jeszcze stół, ok? Nie trafiłem, patrz, Juro, dobra. Jest, w końcu mi tu wlazło. Jest, pięknie. Dobra, dobra, kończymy już ten odcinek. Dobra. I tilt, zepsuliśmy stół. Dobra, jeszcze muszę te Pinball Fantasies sobie odpalić, nie? To tak jeszcze na chwilę. Patrzcie, w ogóle Extra Memory Located, Pinball Fantasies now loading. Zobaczcie. Ładuje się. Kurde, dawno nie słyszałem tego dźwięku. Bo wtedy Pinball Dreams grałem, nie? W Pinball Fantasies też grałem, ale już nie pamiętam. Digital Illusions. Pinball Fantasies, tak jest, tak jest. To jeszcze w ogóle jakieś dyski CourseDisc 1 i CourseDisc 2. I Amiga PAL version, tak. A, to jest Mr. Cure Disc. Dobra. Czy co, tu będą te stoły, czy co? Zobaczymy. Tak, dobra. Devils, weźmy tą dwójkę, F2. Aha, bo są stoły, rzeczywiście. Dwójkę. Jest, zobaczcie, pięknie. Słuchajcie, oczywiście mi się kamerka rozładowała, ale tak jak powiedziałem, mamy tutaj jedną tą główną dyskietkę i dwie dyskietki, na których są stoły. Także teraz mamy jeden ze stołów, taki wyścigowy, jakiś samochodowy, w klimacie właśnie rajdowym.
Nie, no to pięknie wygląda. I chyba nawet tam, jak czytałem oceny, no to ten Pinball, Pinball Fantasies jest chyba lepiej oceniany niż Pinball Dreams, no ale wiadomo, że to są dwa wielkie hity. Także słuchajcie, już naprawdę kończymy. Ja sobie jeszcze chwilę tutaj zagram, a wam bardzo dziękuję za oglądanie. No koledze Pawłowi jeszcze raz wielkie dzięki, Paweł, za te gifty. Naprawdę, no to jest wielka radość móc w to grać, móc przeglądać i mieć gdzieś tam na półce te oryginalne pudełka. To jest naprawdę kawał pięknej historii, także wielkie dzięki. No i wam, drodzy oglądający, bardzo dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście, że oglądacie, że dzielicie się waszymi historiami, bo to jest naprawdę piękne. No o to w tym wszystkim chodzi, żeby przy okazji tych gier powspominać. Także ja lecę jeszcze, nie, naprawdę świetny, świetny jest ten stół, fajny. Także ja jeszcze chwilę gram, a my się powoli żegnamy. Patrzcie, tu jakiś pit stop. No. Ajajaj, bym wszystkie zapalił. Tilt. Tilt.